kto czyta, żyje wielokrotnie. Na wieś, że pan Wodejowski z rozpaczy po stracie kochanej Anusi do klasztoru się wybiera, Zagłoba odjął od skroni pięści i zakrzyknął. Ależ on Kamedulą nie zostawi, choćbym miał na Montemrebium zajazd uczynić i siłą go objąć. Dla Boga, jutro zaraz do niego się udam. Przecie może mojej perswazji posłucha, a nie, to do księdza prymasa pójdę, do generała Kamedulu. Choćbym też do Rzymu miał jechać, pojadę. Nie chcę ja chwale Bożej ujmować, ale co z niego za Kameduła, kiedy jemu i włosy na brodzie nie rosną. Tyle, co u mnie na pięści. Jak mi Bóg miły, on i mszy nie potrafi nigdy zaśpiewać, a jeśli zaśpiewa, to szczury z klasztoru pouciekają, bo będą myślały, że koczur miauczy. Gdybym miał syna, to bym go tak nie miłował, jak tego chłopa miłowałem. Bóg z nim, Bóg z nim, żeby choć Bernardynem został, ale Kamedułą, nie może z tego nic być, jak żyw tu siedzę. Jutro zaraz do księdza prymasa zastukam, aby mi dał listy do przeora. Nazajutrz, zaopatrzywszy się w listy księdza prymasa i ułożywszy cały plan, zadzwonił pan Zagłoba do furty klasztornej. Pociągnął za dzwonek drugi raz, a gdy klucz zaskrzypiał w zamku i furta otwierała się nieco, wpakował się w nią zaraz trochę przemocą. Tymczasem pokazał się Wodejowski, czyli raczej brat Jerzy, ale Zagłoba nie poznał nadchodzącego, bo pan Michał zmienił się wielce. Naprzód w długim białym habicie wydawał się wyższy, powtórę sterczącej dawniej ku oczom wąsiki nosił teraz ku dołowi. Na koniec wychód i wymizerniał bardzo. Oczy jego straciły dawny blask. Zbliżał się powoli, mając ręce ukryte na piersiach pod habitem i spuszczoną głowę. Zagłoba, nie poznawszy go, myślał, że to może sam przeor nadchodzi. Więc podniósł się z ławy i zaczął mówić. Laudetur. Nagle spojrzał bliżej, ręce roztworzył i zakrzyknął. Panie Michale, nie sam nad swoim nieszczęściem płakałeś. Płakałem ja, płakali skrzydłuscy i kmicicowie. Wola Boska, zgódź się z nią, Michale. Niechże cię Ojciec miłosierny nagrodzi, pocieszy. Dobrześ uczynił, żeś na czas w tych oto murach się zamknął. Nie masz w nieszczęściu nic lepszego nad modlitwę i pobożne rozmyślania. Daj, niech cię jeszcze raz uściskam. Przez łzy ledwie, że cię dojrzeć mogę. I pan Zagłoba płakał naprawdę. Widokiem Wodejowskiego poruszony, wreszcie tak mówił dalej. Wybacz, żem ci twe rozmyślania przerwał, ale już, że nie mogłem inaczej uczynić i sam mi słuszność przyznasz, gdy ci racje moje przytoczę. Ej, Michale, siłaśmy ze sobą złego i dobrego zażyli. Znalazłeś, że za tą kratą jakową pociechę? Znalazłem w tych słowach, które tu co dzień słyszę i powtarzam, a które do śmierci chcę powtarzać. Memento mori. Śmierci jest dla mnie pociecha. Śmierć łatwiej w polu bitwy znaleźć niż w klasztorze, gdzie życie tak idzie, jakoby kto z kłębka powoli nić odwijał. Nie masz tu życia, bo nie masz spraw ziemskich. I zanim dusza ciało opuści, już jakoby na innym świecie żyje. Kiedy tak, to już ci nie powiem, że się Orda Białogrodzka na Rzeczpospolitą wielkiej potędze gotuje, bo cóż cię to obchodzić może? Pan Michał wąsikami nagle ruszył i prawicą mimo woli do lewego boku sięgnął, ale nie znalazłszy szabli, zaraz obie ręce pod habit schował, spuścił głowę i rzekł.
Memento mori. Słusznie, słusznie. Wczoraj jeszcze pan Sobieski Hetman mówił. Niechby Wołodyjowski choć przez tę jedną nawałnicę przesłużył, a potem do jakiego chce klasztoru szedł. Bóg by się o to nie rozgniewał. Owszem, zasługę miałby taki mnich tym większą. Ale trudno ci się dziwić, że własne uspokojenie nad szczęście ojczyzny przedkładasz. Ślubów jeszcze nie wykonałeś i wyjść w każdej chwili możesz. Nie jestem jeszcze zakonnikiem, bom czekał na łaskę Bożą i na to, by wszystkie ziemskie myśli bolesne opuściły duszę moją. Ale łaska jest nade mną, spokój mi wraca. Wyjść mogę, ale już nie chcę, gdyż zbliża się termin, w którym z czystym sumieniem i próżen ziemskich porządliwości będę mógł śluby wykonać. Nie chcę ja cię od tego odwodzić. Owszem, chwalę rezolucję, chociaż pamiętam, że gdy Skrzetuski zamierzał swego czasu mnichem zostać, to jednak czekał z tym, póki by ojczyzna od nawałności nieprzyjacielskiej wolna nie była. Ale czyń jak chcesz. Zaiste, nie ja cię będę odwodził, bo i sam czuł swego czasu do życia zakonnego wokację. 50 lat temu zacząłem już nawet nowicjat. Szelmą jestem, jeżeli łżę. No, Bóg inaczej pokierował. To ci tylko powiem, Michale, że teraz musisz wyjść ze mną choć na parę dni.